Dzień dobry, witam, kłaniam się, Cebulski Kamil z tej strony, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, siedzimy tutaj z Adrianem i tak się zastanawiamy, czy Adrian jest taki odważny, czy może taki... Głupi. Głupi, no tak właśnie nie chciałem mówić, ponieważ Adrian prowadzi biznes gastronomiczny, a żeby nie straszyć, ja zapraszam, poczytajcie troszeczkę o biznesie, zwłaszcza książki Williama Danko, którego będziemy za tydzień, za dwa tygodnie gdzieś gościć, albo już gościliśmy, w zależności kiedy to się ukaże, który pisał odnośnie właśnie właścicieli, przedsiębiorców posiadających biznesy gastronomiczne, że to jest najtrudniejszy biznes ever. Ile godzin trzeba tam spędzić, pilnować tego wszystkiego, ilość bankructw, znaczy przeważnie ludzie myślą, że jak się otworzy knajpę, no to się ją będzie prowadzić do końca życia, jeszcze ojciec to przejmie, potem dzieci i tak dalej, a to trzeba, otwiera się, zamyka i ilość rozczarowań w tej branży jest ogromna, najtrudniej tutaj ruszyć, największy kapitał potrzebny, a wydaje się takie proste, nie? Więc Adrian jest tą osobą, która w biznesie właśnie w ten sposób ruszyła i za chwilę się wyspowiada, co to tak było. Prawda jest to, co mówię, czy... Wszystko, co mówisz, jest absolutną prawdą. Ilości godzin, trud, pot w gastronomii, żeby wyszło, to jest naprawdę, że tak powiem, największa bolączka tego biznesu, ale też daje sporo przyjemności, bo fajnie mieć swoją knajpę. Jak robimy spotkania biznesowe, to idziemy do swojej knajpy. To jest takie, bym to nazwał po prostu, no fajne. I właśnie William Danko to tak właśnie powiedział, że to jest główny argument tego, że knajpy się nie udają, po prostu, bo fajnie mieć własną knajpę, tak? Fajnie, fajnie jest móc tak, a tu masz piwo ode mnie, tak wiesz, tutaj kolegom zrobić, ta. Tylko potem się te rachunki nie spinają i to jest ten problem, ale ty jak widać dzielnie walczysz na rynku. Tak, walczę. Wiesz co, generalnie Big Adriano, bo to o tej pizzerii rozmawiamy teraz aktualnie działającej i faktycznie działającej. Big Adriano, czyli duży Adrian, czyli to zgaduję, że to właśnie ty. Tak, to podobno ja. W logotypie też tam gdzieś moja facjata, że tak powiem, została zamieszczona. Można sobie czyli porównać, zamknąłeś zobaczyć. Zamknąłeś sobie wszystkie drogi na schudnięcie, bo to już ci wtedy biznes padnie. No i tak, masz rację. chociaż ostatnio schudłem. Schudłem, bo już osiągnąłem taką wagę, że stwierdziłem, że sam ze sobą biznesów nie będę robił, bo kiedyś stwierdziłem, że z grubymi ludźmi nie będę robił interesów. Jest coś więc w tym, jest coś w tym. Tak, więc zadbałem trochę o siebie, 20 kilo zrzuciłem, 20 jeszcze sobie zrzucę. Trudno. Serio? Będę czekał dalej, że... Serio. Ja teraz planuję szóstkę zrzucić, bo ostatnio wszedłem na wagę i się przestraszyłem. Kiedyś miałem taką bardzo prostą receptę na niegrubnięcie. Po prostu codziennie wchodziłem na wagę i jak pokazywała więcej jak 80, to po prostu nie jadłem, dopóki nie pokazywała 79,9. Dobre. Przeważnie wystarczyło iść do łazienki, nie? Tak, ale, ja taką radykalną metodę. Ale wiesz co, ostatnio chyba 2 lata na wagę nie wchodziłem i już 86 pokazała i... No niestety, to jest ta bolączka, że tak powiem, no, ważenia się zbyt rzadkiego, że nie wiadomo ile się waży. No ja też tak właśnie miałem okres taki, że pół roku właściwie nie dbałem w ogóle o wagę. Jak wskoczyłem na wagę, zobaczyłem 136 kilo, to stwierdziłem, że jest tak dużo, dużo, dużo za dużo. Ale więc... biznes ci teraz padnie. Logo trzeba zmieniać. Dobra, w sumie będzie teraz, nie wiem, Little Adriano. Little Adriano, też może być. No dobra. Zmniejszymy porcje, zmniejszymy ceny. Okej, okay, no dobra, ale no. Wracajmy do tego na naszego toku a audycji. Czyli co, Adrian kończy maturę i nie marzy o tym, żeby iść do pracy na etat do urzędu. Czemu? Czemu? Bo jestem buntownikiem z wyboru. To znaczy rodzice są urzędnikami, oboje. Mama jest inspektorem, czy kierownikiem ZUS-u, tak, a ojciec w wojsku, a teściowa jest w urzędzie skarbowym, nie? Więc ja po prostu stwierdziłem, że nie mogę, nie chcę i nie chcę, jeszcze raz nie chcę. Patrzyłem na to. To nie jest tak, że wiesz, to pewne cechy charakteru, no to jednak się według mnie w większej części dziedziczy genetycznie, tak? Więc to nie jest tak, że ty masz takie predyspozycje po rodzinie, że akurat taki typ osobowości super nadaje się gdzieś do takich prac urzędowych czy tam administracyjnych? Totalnie.
totalnie odwrotne cechy, zupełna odwrotność rodziców, tak jak oni są, powiedzmy, właśnie typowymi etatowcami. Ja nie jestem w stanie żyć, ja nie przepracowałem, nie no dobra, przepracowałem na etacie chyba z miesiąc w swoim życiu, ale też sprzedaży, więc tak naprawdę nie do końca etat. Nie jestem w stanie po prostu, nie jestem w stanie wytrzymać dłużej jak 15 minut pracując dla kogoś. Po prostu to jest awykonalne dla mojego mózgu. Jakiś tam switch mam i to jest niemożliwe, nie? Więc, okay. No to ciężko się, tak to ciężko wygląda. Pewnie dorastałeś i gdzieś tam trułeś rodzicom, że ty firmę założysz, a oni nie, tu idź na etat, znajdź pracę. Tak, dlatego wiesz, poszedłem na budownictwo, no sobie studiowałem budownictwo, miałem być inżynierem na budowie i sobie w tym zakresie działać, no i rozwijać się właśnie przez pracę na etacie, ale ja od zawsze wiedziałem, że chcę robić coś swojego, no i tak zacząłem właśnie coś działać. Więc pierwsze książki Kiyosakiego to było takie no strzał, wow, można inaczej, nie? I wtedy postanowiłem sobie, że zostanę dobrym sprzedawcą. No takie było postanowienie. No i zacząłem sobie sprzedawać. Tak jak w Kiyosaki pisze, tak? Zresztą. Dokładnie. Więc stwierdziłem, że jak się nauczę sprzedawać, to będę mógł robić wszystko, co będę tylko chciał. Mogę sprzedawać no cokolwiek, nie? Więc stwierdziłem, że trzeba poszukać pracy, w której można to sprzedawać, niekoniecznie inwestując swoje pieniądze, ale czas i jakby umiejętności. No i poszedłem na agenta ubezpieczeniowego, ubezpieczając życie i na śmierć ludzi. I tak sobie działałem przez dwa lata. Bo to jest chyba na bardzo ciężka dziedzina w sprzedaży, no bo de facto sprzedajesz coś, co ktoś otrzymuje dopiero po śmierci. Tak, sprzedajesz obietnicę, nie, w którą ludzie jeszcze wierzą. Więc i mam nadzieję, że chociaż ktoś mi to wypłaci, nie, no bo takie jest założenie, ale faktycznie sprzedajesz ludziom obietnicę, a sprzedać obietnicę jest dosyć ciężko, nie? Bo nie ma w to wiary, tak? Nie ma namacalnego czegoś albo czegoś, co można odczuć, jakiejś faktycznej korzyści. Ta korzyść jest dopiero dla rodziny, więc tutaj działasz po prostu na emocjach ludzi, że mają rodziny, żony, dzieci, tak? Nie? Więc to jest jakby podstawa. Okej, ale udawało się. Dwa lata wytrzymałeś, więc pewnie miałeś dobre prowizje i funkcjonowało to. Poradziłeś sobie jednym słowem. Kurczę, no chwaląc się byłem całkiem niezły, ale znudziłem się. I tak się masakrycznie znudziłem, bo tam nie mogłem się rozwijać już bardziej. Nauczyłem się sprzedawać, rozmawiać. Większe polisy, jeszcze większe polisy. Tak, rozwinąłem sobie małe call center, bo to właśnie taki ten zmysł przedsiębiorczości zawsze we mnie był, więc już mi się nie chciało dzwonić, bo jestem ogólnie strasznym leniem. Dlatego ciężko pracuję, żeby móc się lenić później. No dobra. Ta. No, ale gastronomię otworzyłem. Ta. No właśnie, i to zaraz do tego przejdziemy. Więc tam były telemarketerki, żeby za mnie dzwoniły, potem sobie dzieliłem się z agentami, żeby jeździli na mnie za mnie na spotkania, żeby dzielić się kasą, no ale w końcu mi się to znudziło. No i stwierdziłem, że trzeba robić coś innego, więc zacząłem szukać czegoś, czym można się było spełnić. I w moim mieście rodzinnym, Pułtusku, to jest pod Warszawą, tam 60 km, była sobie pizzeria. I chłopak w tej pizzerii sprzedawał pizzę po 10 zł. Tak o 32 centymetry i ja go strasznie podziwiałem, bo on tych pizz po prostu sprzedawał tak dużo. Ja tam stałem sobie pod lokalem, non stop wywóz, non stop jakaś dostała, po prostu tam cena czyniła cuda, nie? Więc ta pizza mogła być faktycznie CTC, nie? I ja po prostu zafascynowany tą ilością, zacząłem sobie przeliczać, mówię, kurczę, no jak będę sprzedawał 300 pizz, czy tam 500 pizz dziennie, to zacznie mi fajny przychód z tego być. Liczyłem sobie oczywiście jakieś tam koszty, ale to, jak to pierwsze koszty, zupełnie w ogóle nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. No i zdecydowałem się, że otworzę pizzerię. I zrobiłem to praktycznie biorąc bez kapitału, bo znalazłem lokal, którego kobieta nie mogła już dłuższy czas wynająć, a w którym w zamian za to, że ktoś tam miał pizzerię, któremu nie wyszło, temu komuś, to sprzęt dostałem w cenie. I ci nic te dwa czynniki nie dały do pomyślenia, że kobieta nie może wynająć lokalu. Ciekawe dlaczego. Czyli dużo przedsiębiorców na rynku mówi, ten lokal jest do dupy. Tak. Tam była pizzeria, czyli... Why? No, ale nie... Ale nie bym sobą, gdybym, jak to facet, każdy facet, musiałem sobie zracjonalizować, nie? Tak, co to ktoś wydarzy. Inny jest głupi, a nie ja, nie? Dokładnie, ja potrafię, nie? No i tak, stwierdziłem, że skoro zła lokalizacja, to pizza na dowóz, tak jak w Pułtusku, bo on tam na dowóz działa. Tak. Więc jakby lokalizacja nie była dla mnie taka istotna, a była całkiem jakby dzielnicowo okej, okay, tylko nie była, wiadomo, w żadnym fajnym miejscu, takim ruchu pieszego. Okay. Także dziewczyny tam byś nie zabrał. No nie, zdecydowanie nie. Ja tam się bałem kogokolwiek zabrać, bo to był taki stary pawilon,
po-PRL-owski, w którym jeszcze takie stare szyby gdzieś były powstawiane, połowa powybijane, na takiej ciężkiej woli w Warszawie i faktycznie zaczęliśmy tam działać z pierwszym moim wspólnikiem. No i jak to my, no, wzięliśmy się za robotę, zaczęliśmy te placki kręcić, wzięliśmy trzeciego wspólnika, który zajął się marketingiem, Facebook, no, wszelkie jakby formy, ulotki, nie ulotki, zaczęło to jakoś tam hulać. No i mieliśmy taki moment, że to faktycznie starczało na utrzymanie firmy, ale nie dawało nic zarobić. Nie? Więc no, zawsze to jakiś był moment. Ale my mieliśmy ten minus, że byliśmy otwarci tylko od czwartku do niedzieli, bo stwierdziliśmy, że będziemy... Tak. I to jeszcze mało tego, od 16 dopiero. Gdyż stwierdziliśmy, że to jest pizza na dowóz i kto w ciągu dnia będzie zamawiał pizzę. No taki pomysł, no zupełnie może nie przemyślany, no, ale... Pora lunchów to tak 12, 14, nie? No tak, to pominęliśmy, bo jest co, my wtedy byliśmy zapracowani, bo jeszcze taka poprzednia ciągnęła się za nami próba działalności. Stworzyliśmy taką reklamę, że stawialiśmy w galeriach miejsca na wizytówki i sprzedawaliśmy te miejsca z wizytówkami, z kolportażem tego i sobie to działaliśmy. I to cały czas funkcjonowało, dawało jakieś przychody, więc szkoda było z tego rezygnować, tym bardziej, że z pizzerii nie było jeszcze kasy. Więc od poniedziałku do środy harataliśmy... Te wizytówki, a od czwartku do niedzieli, żeby chociaż trochę odpocząć, bo wyspać się do tej 13, to przychodziliśmy na 13. Oczywiście żona wtedy to o mało ze mną się nie rozwiodła, dzieci już mówiły do mnie nie tato, tylko proszę pana, nie? Więc tak zaczęła się moja przygoda z gastronomią. I jeszcze no i tak małe więcej... dzieci miałeś. Tak, dwójeczkę, nie? Więc... Więc to była... To współczuję, zaczynać biznes z małymi dziećmi. No, dokładnie. No ale dobra. No i tak w Niepurku działaliśmy sobie, już te zaczęły nam fajne przychody działać, ale jakoś nam się nie układało ze wspólnikiem. Znaczy wspólnik ewidentnie już nie chciało mu się pracować. Oczywiście prawda jest jak pupa, każdy ma swoją. Wiadomo, on ma swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, ale chcieliśmy się rozstać. Rozstaliśmy się w taki sposób, że sprzedaliśmy ten lokal. Wystawiłem go na sprzedaż, znaczy wystawiłem. Ubrałem się w koszulę, w garnitur, jak to moje umiejętności sprzedaży, w które mocno wierzę. Pojechałem po okolicznych pizzeriach w obrębie tam kilometra i powiedziałem, że chcę sprzedać pizzerię z taką i taką ilością dostaw. Tam było wtedy około 40 dostaw dziennie, czy tam 50 mniej więcej. No i zacząłem sobie szukać. I znalazłem chłopaka, który to ode mnie chciał kupić. No i sprzedałem to. W międzyczasie jeszcze, jak on to ode mnie kupił, to chciał, żeby pomóc mu rozwinąć drugi punkt. Więc mu pomogłem ten drugi punkt rozwinąć. Za to tam też zgarnąłem sobie kasę, on już ma dwa punkty. Potem ostatecznie rozwinął jeszcze trzeci punkt i ta pizzeria do dzisiaj funkcjonuje i ma trzy punkty i sobie jakoś działa. To jest pizza na wypasie. Nie wiem, czy tam można mówić u ciebie, czy nie można, no, ale pizza na wypasie. Tak jest. To sobie jak wszyscy można, wrzucą w Google i zobaczą. Czyli co, mała sieć powstała, nie żalić tego biznesu, który już gdzieś tam mógłby funkcjonować jako trzy pizzerie? Jest to z perspektywy czasu żal. Troszkę. Ale ja nigdy jakoś tak nie rozpamiętuję takich rzeczy, wiesz, specjalnych. Po prostu ja mam takie poczucie, że jak umiałem coś stworzyć raz, to drugi raz stworzy to prawdopodobnie lepiej. Okej, ale czemu się właśnie pozbyliście tej pizzerii? Czemu nie oddałeś wspólnikowi części pieniędzy i... Wiesz co, wpadliśmy w taki trochę marazm, bo pracowaliśmy bardzo dużo i, że tak powiem, mój mózg przestał po prostu funkcjonować w prawidłowy sposób, a chciałem odpocząć. I moim jedynym po prostu wtedy pragnieniem było odpocząć z żoną, z dziećmi, troszkę po prostu dać sobie na luz, bo faktycznie byłem przepracowany wtedy bardzo mocno i dlatego taka decyzja zapadła. Wiesz co, no po prostu to była chwila, to nie było zastanawianie się. Teraz oczywiście, tak jak ty mówisz, odkupił mu od wspólnika jego część udziałów, zatrudnił sobie jakiegoś pracownika, dwóch, trzech, i zaczął sobie to rozwijać w sposób taki organiczny, chociaż wtedy to jeszcze było łatwo o pracowniku, więc faktycznie mogło to fajnie sobie poharatać. No ale ten odpoczynek wziął górę, bo już żona też jakby troszkę naciskała, żeby faktycznie nam się małżeństwo nie rozpadło, to trzeba było wrócić do rodziny. No i tak później sobie funkcjonowałem. I funkcjonowałem sobie, robiłem tam różne rzeczy. Tam robiłem, pomogłem też koledze postawić mały dział sprzedaży w cateringu, bo to dalej gdzieś tam gastronomia. No i pojawił się Jacek. Jacek. Wszystko zmienił. Jak to się stało? Poznałem Jacka
robiąc przysiady na crossficie, I zaczęliśmy sobie rozmawiać gdzieś na treningu. Okazało się, że po prostu Jacek, cały czas z Jackiem rozmawiałem, to o tej gastronomii, gastronomii, sam nie wiedziałem, co robić. I on tak mówi, wiesz co, ty powinieneś gastronomię robić, tylko to lubisz, to widać, że cały czas o tym rozmawiasz, to cię kręci. I tak w sumie mówię, kurczę, chyba chłop ma rację, nie? No i tak zaczęliśmy sobie rozmawiać, no i ostatecznie Jacek wyłożył kasę na moją kolejną pizzerię. Czyli Więc tak to. Ułożyło się i od tej pory już funkcjonuje wszystko fajnie. Ale co, znowu się chciałeś władować w taki ciężki dzień pracy, znowu żona, znowu dzieci i tak dalej, no to tak trochę wiesz. Słuchaj, no to jest niesamowite po prostu, że tak powiem, jak człowiek, przynajmniej ja tak mam. Zapominam, jak było mi źle niedawno jeszcze. Wiesz, mija miesiąc, dwa i ja już zapomniałem, że mi było źle. Nie tak z kobietą, ja to mówię po porodzie. Nie? Poród przeżywa coś tam, a już za rok zapominasz, za dwa, jak to było, już chce kolejne dziecko. Nie? Więc to jest jakby mniej więcej chyba ten poziom emocjonalny. No i wiesz co, no założyłem. Założenie było takie, że będę pracował, raczej zarządzał niż pracował, znajdę sobie pracowników, będzie w ogóle super, będę pracował parę godzin dziennie, nie, no jakoś to się... W gastronomii parę godzin dziennie. Tak. Jakoś tak, nawet jak masz 10 pracowników w gastronomii, to zawsze cholera jest jakoś tak, że któryś nie przyjdzie do pracy, albo się spóźni, albo się zwolni i zawsze jest ta sytuacja wyjątkowa i... Tak, to niestety jest faktycznie największe, że stabilność pracowników to jest wyjątkowo niska. Nie wiem, jak w innych branżach tam, czy w ogóle w branżach fizycznych jest chyba duża rotacja, mała stabilność tych pracowników. Znaczy, taka jest proporcja, że im mniej musisz być przygotowany do pracy, im mniej wykształcony, im to jest mało skomplikowane zajęcie, tym większa rotacja jest, tak? Zgadza się, no takie mam wrażenie i odczucie, nie? No więc no zaczęła się charowa. No i oczywiście pracowników nie było, nie mogłem znaleźć. Ci, co byli, mi nie odpowiadali. Ja jestem takim też trochę perfekcjonistą, nie potrafiłem oddać do końca komuś zarządzania jakością, sam musiałem tego wszystko pilnować, więc byłem codziennie. Byłem od godziny 11 do godziny 11, czasami do północy, do pierwszej, do drugiej w nocy, więc zaczęła się znowu charowa. No ale gdzieś tam cały czas ta myśl krążyła, że ona już była przygotowana, że to będzie rozwojowo, że będziemy sobie tylko zasłonić. To światełko, że na pewno wyjdziemy z tego bardzo fajnie. No i już zaczęliśmy zarabiać dosyć szybko, wyszliśmy na zero. Produkt taki dosyć niszowy, bardzo fajnie to działało PR-owo, media nas podłapały bardzo mocno od tam kochanego TVN-u i innych jakichś tam mediów lokalnych. I zaczęło to bardzo fajnie reklamować się, że tak powiem, darmowym marketingiem. I sporo osób nas odwiedziało, bo my robimy taką pizzę, która ma 5 cm wysokości, a 2/3 z tego to jest ser. Czyli taka chicagowska pizza. Dokładnie, my robimy deep dish Chicago pizza. No właśnie, nie wiem, czemu przecież te włoskie pizze są takie beznadziejne. No takie tłuste, takie placki cienkie, ten sos pomidorowy taki przeważnie jest niemiły, nie wiem. Gdziekolwiek nie jadłem pizzy, to we Włoszech była najgorsza. I w ogóle ten no styl właśnie. Więc to i stwierdziłem, że trzeba robić taką coś nowego, taki trochę blow, serii. I zaczęło to jakoś hulać do tej pory. No ale to, ile się nacharatałem tych godzin, właśnie to ci powiem, że to jest niesamowite. Ale miałem pewnego rodzaju szczęście. No wiadomo, szczęście sprzyja lepszym, gdyż jedna z moich pierwszych pracownic, która była kelnerką, teraz zarządza tą pizzerią w taki sposób, że mnie tam nie ma w ogóle, nawet 5 minut tygodniowo. Więc w pewnym stopniu jakiś tam czyli niedługo bankrutujesz. Mam nadzieję, że nie. Więc bardzo fajnie, wiesz, ale powiem ci, że to jest też szczęście, tak? To akurat wydaje mi się, że bym chciał kogoś takiego znaleźć, to nie byłoby to proste po prostu. Nawet byłoby to bardzo trudne, a tu troszkę się rozwinęło to w sposób taki naturalny i faktycznie to działa, funkcjonuje. Więc cały czas działamy. Ale to, co mówisz o najtrudniejszym biznesie w gastronomii, ja ci powiem, że popełniłem 3 największe błędy w gastronomii. Wiesz jakie? Otworzyłeś. A drugi? Nie zamknąłeś. Tak, nie, trzeci? Wiesz, to lokalizacja i lokalizacja.
I to dwa razy popełniłem ten błąd. Trzeci raz bym go już nie popełnił, tak mi się wydaje, bo w pierwszej pizzerii lokalizacja była fatalna, ruch pieszy nie istniał. I uwaga, uwaga, w drugiej pizzerii ruch pieszy nie istnieje. Mamy lokal na uboczu i cały ruch, który mamy w pizzerii, pochodzi tylko i wyłącznie z marketingu. Nie ma tam osobowych. No to może sobie po prostu daruj w ogóle lokal taki w sensie, że ktoś może przyjść. Po co to utrzymywać? Nie, wiesz co, bo sporo osób przychodzi. Aha, jednak przychodzą. To jest najlepsze. Tak, to jest najlepsze, że sporo osób przychodzi. Wiesz co, po prostu my robimy to taką pizzę, którą wszyscy ludzie, którzy są foodie, którzy uwielbiają tych blogerów jedzeniowych, którzy po prostu chcą jeść coś nowego, coś, czego jeszcze na rynku nie ma, tak jak był szał na burgery, nie wiem, był szał potem na jakieś inne, na wolno gotowaną łunę, na wolno gotowaną wieprzowinę, teraz na policzki wołowe, no i cały czas tak, czekaj. Jest moda na wolno gotowaną wieprzowinę? Słuchaj, naprawdę, to jest niesamowite, jak na rynku. Serio? Tak impulsywnie. Tak, serio. Na rynku się pojawiają tak impulsywnie różne mody. Ale to jest moda może wśród tysiąca osób, które żyją w Warszawie. No bo nie, kto bierze pod uwagę, co ja dzisiaj zjem, że jest jakaś moda na wolno gotowaną wieprzowinę. No. Słuchaj, ale tak jest naprawdę. To jest całkiem spora grupa osób. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że ludziom się już pewne rzeczy nudzą. Są troszkę tacy... No bo co w polskiej gastronomii można zjeść, tak? No masz standardowe pizzerie, masz jakiś mleczny bar, kebab, burger, sushi, no i Chińczyk gdzieś na rogu, nie? To jest tak naprawdę 90% polskiej gastronomii, jeżeli chodzi o dostępność pożywienia, okay, więc... Ale ja to rozumiem, ale wolno gotowana wieprzowina, czym się różni wolno gotowana wieprzowina od średnio gotowanej wieprzowiny? No właśnie, jest to pewnie marketingiem i opowiedzeniem o tym procesie, nie? Bo to wiesz, bardzo fajnie brzmi, że jest gotowana w 70 stopniach przez 6-8 godzin, ona dzięki temu kruszeje, robi się mięciutka, tak, i można ją podać z dobrym sosem, no wiesz, no bardzo fajna gadka, która pozwala no, sprzedawać coś drożej tylko dlatego, że jest fajnie o tym opowiedziane, nie? A na fali tych programów kulinarnych, na fali tych wszystkich osób, które tak teraz, no my Polacy mamy coś takiego, że każdy, znaczy, tak my Polacy, no dobra, ludzie, tak mi się wydaje. Ludzie. Nie, my Polacy. Polacy jednak. Uważam, że jesteśmy najlepszymi kierowcami i najlepszymi kucharzami. Nie? Więc to jest jakby taka nasza trochę domena. Mam takie wrażenie, nie wiem czy tak jest. I każdy lubi te programy oglądać, gotować, dowiadywać się, smakować. Każdy w rozumieniu oczywiście, no, jakaś tam część ludzi, ale ja w tym środowisku się mocno zawsze obracałem i faktycznie znam tych blogerów, znam to środowisko. No i tak to funkcjonuje, że tam coś się nowego pojawia, to jest zaraz informacja na blogach, na vlogach, po prostu wszędzie, nie, że wow, powstało Big Adriano, podają pizzę 500 metrów wysokości, za chwilę przyjeżdża ktoś tam z wygra z anoreksją, u nas je cheatmeala, przyjeżdżają gwiazdy fitnessu, bo jest niedziela i trzeba zjeść coś tłustego, co ma 8000 kalorii, nie, wiesz, no i na tym jakby bardzo mocno postawiliśmy nasz marketing. Okej, czyli co, może teraz czas na wolno pieczoną pizzę? I wiesz co, nie trafiłeś, bo nasza pizza piecze się około 30-40 minut z racji wagi, bo ta duża pizza waży około 2-2,5 kg. Okay. Więc ona się musi piec długo, żeby to wszystko, wiesz, fajnie się rozpuściło i ten ser się ciągnął, tak? I można było z tego też fajny marketing robić z kolei, bo ta ilość sera powoduje, że jak ciągniesz pizzę do góry, tak, to ten ser tak się ciągnie na pół metra, na metr, cispul, nie? I na to też powstaje oczywiście jakaś moda robienia zdjęć. No, generalnie zrobiliśmy tę pizzerię opartą na marketingu, a nie na ruchu osób i jakby potrzebie tylko i wyłącznie zapełnienia brzucha, tak. Już tak te konkursy jest na Instagramie, które możesz organizować, tak i tak dalej, kto dłuższego wyciągnie sera. Tak jest. Dokładnie tak. No i przez to właśnie te wszystkie gwiazdeczki właśnie fitnessu, jak wspomniałem, no przychodzą różne osoby, które są z tego środowiska, nazwijmy to, że muszą coś pokazać nowego, oryginalnego, tak, gdzie jeszcze nie byli, że tutaj, nie wiem, podają jajko za 20 zł, którego kura na przykład, nie wiem, słuchała muzyki, a znosiła, nie wiem, jajko. Nawet jest to, te opowieści o tym są niesamowite, jak można podnieść ceny jajka, tak? Właśnie teraz któraś właśnie restauracja sprzedaje takie jajka. Jajecznica kosztuje chyba około 100 z tego,
a to po prostu jest fajnie opowiedziana historia o tym, jak ta kura się nie męczyła, produkując to jajko, jak dobrze jej było, że jadła tylko robaki z podłoża, które nigdy nie miało w sobie nawozów, nie, i tak dalej. No to jest bardzo fajne budowanie historii i na tym się opiera jakby, no, część gastronomii się na tym opiera. Czyli co, to drugie podejście w gastronomii już trochę takie mądrzejsze było, że nie cena 10 zł pizza razy 500. Zgadza się, to już było dużo, dużo bardziej przemyślane i faktycznie te koszty, no, były już zupełnie inne, ale tak jak mówimy o kosztach, to taki wniosek mam, że są szalenie ważne, każdy grosz po prostu jest szalenie ważny, wszędzie. Na pizzy zamiast ser kupować po 15,50, jak kupisz po 15,30, to jesteś naprawdę do przodu, nie? Są niby takie końcówki po 20 groszy tu, po 15 groszy tu, gdzieś czegoś nie utniesz, ważenie sera, ważenie składników, tak, takie sprocedurowanie tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo w innym wypadku gastronomia nie wyjdzie, nie ma szans. Koszty po prostu zjedzą wszystko, co mogą zjeść, czyli całe zyski jeszcze zrobią długi, nie? No tak, tak to niestety jest. I co, moda się skończy na taką wysoką pizzę i co wtedy? Co? Nie wiem. Co? Czy się skończy ta moda? Ona się dobrze jeszcze nie rozpoczęła, bo tak naprawdę powstały dopiero dwa lokale w Polsce z tego typu pizzą. My byliśmy pierwsi. Tylko potem dwa? Powstał gdzieś na dwa. Całe dwa. Wiesz co, byliśmy pierwsi nawet chyba w Europie, z tego co kojarzę. To skąd w ogóle wymyśliłeś taki pomysł na taką bardzo wysoką pizzę? No Chicago, ale widocznie to jest jakieś takie super wysokie Chicago. Wiesz co, wzięło to się stąd, że czytałem sobie kiedyś książkę Strategię Błękitnego Oceanu i stwierdziłem, że skoro robię w gastronomii, to zrobię coś, żeby trochę się w tą kanwę wpisać, właśnie troszkę wyróżnić, czymś, co zmniejszasz, powiększysz, żeby na rynku to wyróżnienie wystąpiło. I tak stwierdziłem, że pizza jest bardzo popularnym daniem. Umiem to robić, lubię to robić, jeżeli chodzi o pizzę. A trzeba było zrobić coś, co wyróżni, coś, co pozwoli na niej zarabiać więcej niż inne pizzerie, a jednocześnie ściągnie klientów nie tylko i wyłącznie właśnie tym, nie tylko potrzebą jedzenia, tylko też potrzebą po prostu spełnienia jakiejś tam sobie chwili, tak? No bo od nas przyjeżdżają ludzie spędzić czas, miło, grając w gry planszowe, czekając na pizzę. A nawet nie przyjeżdżają, tylko jest im dowożone. A nawet nie przyjeżdżają, tylko jest im dowożone. Albo jest im dowożone. No niestety w tej pizzy właśnie dowóz z kolei, gdzie był konikiem w poprzedniej pizzerii, to w tej pizzerii troszkę kuleje, ponieważ czas wypiekania pizzy jest tak długi, bo to 30-40 minut plus dostawa, że jednak to osobom, które chcą spełnić szybko potrzebę najedzenia się, no to u nas tego nie zrobią. No to musisz mieć zawsze jakieś pizze w piecu i że jak ktoś zadzwoni, no to już masz gotową. Tak, to był mój kolejny pomysł na rozwijanie pizzerii. To miało być Bicardiano Express. Bicardiano Express miało być robione właśnie w tej formie, że mieliśmy kupić podgrzewacze i robić pizzę na magazyn. No bo gdzieś mamy statystyki z tego, jak te pizze są sprzedawane, w jakiej ilości sztuk, w jakich godzinach. No i można mniej więcej to sprzedaż sobie zaplanować. Oczywiście straty jakieś tam też byłyby, doświadczalnie w tym wypadku jeszcze. I mieliśmy właśnie coś takiego stworzyć na porę lunchową, że dzwonisz i masz pizzę w 5 minut, nie, dosłownie w 10, no bo ona tak naprawdę jest na magazyn produkowana, ale jest ciepła, bo ma dużą ilość sera, ona nie wystygnie, nie wyschnie, tak jak standardowa pizza. I faktycznie taki pomysł nam krążył trochę w głowie, ale jeszcze, że tak powiem, nie został zrealizowany. Okej, czyli co, macie unikalny produkt, macie jeden punkt, no to co, sieć, naturalny krok, czy w jakim kierunku? Gdzie jest przyszłość? Wiesz co, tak, gdzie tu jest przyszłość? Właśnie przyszłość też nam się wydaje, że jest w sieci, ale w sieci opartej tylko i wyłącznie na franczyzie, a nie na własnych lokalach. Mhm. Tak nam się wydaje przynajmniej. I w tym widzimy przyszłość, natomiast tym po prostu. Nie jest to jeszcze tak rozwinięte, może jakby to powiedzieć. No właśnie, a skoro mowa o franczyzie, to dlaczego ty jak tworzyłeś pizzę, nie otworzyłeś franczyzy pizzy? Jakieś tam Domino's, czy jakieś tam inne, co są pizze chaty i tak dalej?
No właśnie, bo kierowała mną ambicja, że ja będę kolejną Pizza Hut, albo Domino's, albo Dominium, nie? Mówię tak, kierowała, bo widzisz, to jest tak, że drugi raz, no właściwie trzeci, no drugi raz szedłem w gastronomię. Teraz udało mi się zdelegować prowadzenie tej pizzerii, więc bardzo fajnie mieć pizzerię, której nie trzeba jakby bezpośrednio prowadzić. To jest bardzo przyjemne uczucie. Natomiast troszkę odbiegłem od gastronomii w kierunku nieruchomości. Zaczęliśmy tak, tak. Stwierdziłem, czyli że... lokale po gastronomię. Jeszcze raz. Lokale po gastronomię. No więc to bardziej zajęliśmy się podnajmem, wynajmem, dzieleniem na pokoje, inwestowanie w tę stronę. Czyli co, energii nie angażujesz w gastronomię, jednak już poznałeś, że to ciężki kawałek chleba. Tak, jest to ciężki kawałek chleba. Jak ktoś chce założyć gastronomię, to szczerze odradzam, chyba że ma ogromną motywację i chce osiągnąć wielki sukces w tej gastronomii, to wtedy... No, czy polecam? No polecam, no, ale to jest ciężki kawałek chleba, naprawdę. Ilość godzin, którą trzeba przepracować i ilość pomysłów na marketing i pilnowanie kosztów. No jakby tam się prowadzi kilka biznesów naraz, tak, bo się prowadzi po prostu agencję marketingową, dobrą analizę kosztów, bo to jest usługa na zlecenie za każdym razem, nie? Bo to jest jedzenie, które sprzedajesz za każdym razem coś innego, tak naprawdę. Niby to samo, ale zawsze indywidualnie, nie można tego do końca zaplanować, nie można tego jakby idealnie odtwarzasz, nie wiem, przykładowo jak ty pokoje na wynajem, tak? Pokój na wynajem remontujesz raz na 5 lat i on jest non stop sprzedawany co jakiś czas, nie? To jest jakby bardzo proste, procesowe i gdzieś to się spełnia, tak? A w gastronomii to jest praca cały czas na zleceniu, na usłudze, która jest zawsze indywidualna, nie? A to powoduje, że ten efekt skali w jednym lokalu jest ciężko osiągnąć. No i właśnie ta franczyza wchodziła w grę, tak? Ale też wiem, że jak zaangażuję się we franczyzę, to znów mnie to pochłonie. No tak, no bo to jest cała masa wiedzy do zdobycia, masa wiedzy prawnej, napisać podręcznik, stworzyć jakieś systemy, strony internetowe, które gdzieś tam by dawały jakąś wartość dodaną tym ludziom, którzy wejdą w ten układ franczyzowy, tak? No bo to nie jest tylko tyle, że pozwolisz im sobie wydrukować logo na ścianę, tak? Więc to jednak cała machina za tym stoi, nawet systemy do rozliczeń pitych pizzów, tak? Systemy do zarządzania całą restauracją, oprogramowanie, komputery, licencje, cudawianki. No to trzeba cały pakiet przygotować dla tego franczyzobiorcy. Dokładnie się zgadzam. No bo po co brać franczyzę? Tylko po to, żeby ugotować pizzę, to jest bez sensu. No franczyzę się bierze po to, że albo ma ktoś już potężną markę i wchodzi w sieć, dzięki czemu ma sprzedaż zapewnioną już od pierwszego dnia działalności, albo wchodzisz w unikalny produkt, którego stworzenie zajęło ileś czasu i odtworzenie go samemu też będzie trudne i czasochłonne, tak? Więc lepiej już zacząć z kimś niż robić samemu. No więc tylko takie dwa powody widzę, żeby ktoś mógł kupić po prostu taką usługę franczyzową i żeby to robić, chciałbym to robić rzetelnie, zrobić to faktycznie taką wartość z tego, żeby te lokale nie padały, tylko ludziom dawały zarobić, nie? A gastronomia właśnie jest o tyle wstrętna, że niewielka pomyłka w kosztach i że tak powiem, nie, zamiast zysku mamy stratę, nie? To jest po prostu niesamowite, jak po prostu łatwo jest. Ja to dopiero doświadczyłem, jak kiedyś sobie zacząłem właśnie prowadzić w Excelach różne zapiski i zmieniałem sobie niewielkie wartości w tym Excelu, właśnie zakupów, godzin pracy, to, że ktoś będzie pracował 15 minut krócej, to, że uda mi się na przykład na chemii coś oszczędzić, tak, żeby można było umyć taniej i szybciej. To są niuanse, które decydują o tym, czy zarabiasz, czy nie, bo taki podział kosztów modelowy, który mi się wydaje, że w pizzerii funkcjonuje, to jest mniej więcej zysk powinien stanowić około tak 8-10% przychodów, food cost mniej więcej 22-27% food cost, to jest też pomijane często przy nowych biznesach gastronomicznych, jak ktoś tam mnie pyta właśnie, ile powinno coś kosztować, to jak tłumaczą mniej więcej składniki razy 4, razy 5, to jest dopiero dobra marża, tak? To każdy się puka w głowę, że nie, no bez sensu jest tyle naliczać, tak? Ale struktura kosztów potem pracowników jest no przerażająca, tak? 20 parę procent to będą pracownicy, 27-30%, tak? 20% to będzie około lokal i utrzymanie lokalu. To są takie po prostu niewielkie różnice, które mogą spowodować, że zamiast tych 8% zysku będziesz miał 8% straty, tak? I to jest taka moja zawsze no, w tej gastronomii uwaga, że tam się nie tak łatwo zarabia wcale pieniądze, jak to się wydaje z zewnątrz.
To jest straszny kawał chleba i chyba nie ma takich punktów, które by po prostu robiły ciągle dobre pieniądze, bo jeżeli rzeczywiście są takie miejsca, gdzie się kręci dużo ludzi i tak dalej, no to koszty najmu tych miejsc są tak horrendalne, że to gdzieś w dłuższej perspektywie czasu i tak sprowadza zyskowność tego punktu do średniej z rynku, tak? A że gastronomia, no to dużo ludzi umie w to wejść, nie wymaga jakiejś tam znowu dużej wiedzy, są dotacje, to znowu ten piec można kupić i tak dalej, to powoduje, że to może być ma duży taki współczynnik w tego wchodzenia nowych ludzi, tak? Bo dostają dotacje, wchodzą, bankrutują, no, potem nowi przychodzą i właśnie przez to, że rynek jest trochę popsuty, przez to trudno jest wejść i się utrzymać, tak? I... Zgadza się, wiesz co, to właśnie to, co mówisz, ta bariera wejścia jest dosyć niska, jeżeli chcesz robić byle jako gastronomię, ale ja już tak teraz doświadczenia widzę, że na przykład kupowanie tanich maszyn, tanich, no, słabej jakości, a często przez to też tanich pieców, mieszadeł, lodówek, niestety jest bardzo utrudnia biznes, tak? I te lodówki się psują, te mieszadła padają, pieca nie dogrzewają dobrze pizzy, ciężko jest zrobić odtwarzalność po prostu tego produktu, ta jakość się waha, tak? A to powoduje, że no, ci klienci nie chcą wracać, tak? I jak już że masz produkt nowy, to ludzie oczekują powtarzalności. Tak po prostu ma bardzo dużej powtarzalności, ten sam czas, ten sam smak, ta sama ilość. A zauważyłem po prostu, że na rynku funkcjonuje to w ten sposób, że najpierw robimy jakąś pizzerię, sypiemy dużo składników, w ogóle super jakościowo, potem biznes się nie spina, więc zaczynamy szukać oszczędności, na czymś, na czym się nie powinno szukać oszczędności, czyli na produktach, składnikach, ilościach. No i to pada, tak, naturalnie, tak, więc jakby to jest po prostu no, taka... Już nie 32 centymetry, tylko 28. Tak, już nie 200 gram sera, tylko 120. No dokładnie, często. Tak, często, No i to, co jest uważam ważne w gastronomii, szczególnie jak się nie ma jakiejś super lokalizacji, to jest bardzo dużo pchać, tak kolokwialnie oczywiście, no bo to też nie da się tak jednoznacznie powiedzieć, dużo pchać w reklamę, marketing, PR, budowanie tych relacji, budowanie Serio? Tego po prostu społeczności, nie? Bo to bez tego tak naprawdę, jeżeli Ale się nie ma lokalizacji... Jak można zrobić społeczność w oparciu o knajpę? To pytaj mojej żony, jak ona to robi. No okej, okay, rozumiem, mieć unikalny produkt, pizza na 5 centymetrów, tak, no to nawet jeżeli w tej Warszawie jest milion ludzi, no to jak każdy by raz w życiu chciał spróbować twojej pizzy, to jest milion pizz do zrobienia, a robota na ładnych kilka lat, tak? Ale wiesz, jeżeli się otwiera taką normalną knajpę jak knajpę, no to w jaki sposób robić? PR jakiś? Robisz. Kurczę, wiesz co, to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa, bo ja pomysłów na gastronomię to mogę rzucać, jak ktoś chce jakieś pomysły na świetną gastronomię, to ja mogę z palca rzucać, zapraszam. Jedziesz na kolejne. Słuchaj, na przykład ja uważam, że koncept, który by się genialnie sprawdził, to jest pizza w domu w 10 minut. Jest pomysł na zorganizowanie tego bardzo prosty. Myślisz, że takie duże ciśnienie jest tych ludzi, co zamawiają przez telefon, że te 5-10 minut dodatkowe gra bardzo dużą rolę? Uważam, że tak, szczególnie w Warszawie, szczególnie w godzinach takich powrotów z pracy i wieczorów. Tak, ma to ogromne znaczenie. Na przykład bardzo fajnie ta pizzeria Domino's amerykańska. Oni tam dostarczają pizzę w mniej więcej 20-25 minut. Pizze mają sporo droższe niż konkurencja, ale mają bardzo dobrze zaprojektowany ten proces zamawiania pizzy, dostawy. Mają bardzo wąski obręb. Tam do kilometra, półtora ważą tylko to pizzę, więc bardzo szybko okrążą pizza klient. I faktycznie powiem ci, że ja nawet osobiście wolę zamówić od nich niż od siebie, bo dostaję w 15-20 minut, nie? Dlatego, że mniej mi smakuje, ale czasami jeżeli mam takie już wielkie pragnienie szybko zjeść, wygrywają oni. I to jest jeden z pomysłów, który naprawdę... On mi siedzi w głowie już od 2 lat, bo to jest pomysł, który jeżeli się dobrze zrealizuje, to jest naprawdę bardzo, bardzo skalowalny. A jak jest, model... jak jest z powtarzalnością tych zamówień? Czy to są stali klienci na dowóz, czy jednak gdzieś szukają w internecie i raz
Wiesz co, to z tym budowaniem tej bazy właśnie klientów, to jest tak, że budujesz klientów, no bo oni średnio wracają tam, nie wiem, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie zamawiają pizzę. Jak sobie nabudujesz odpowiednio dużą bazę, to jednak ta powtarzalność stałych klientów jest bardzo duża. Bardzo ważne jest, żeby utrzymywać ten współczynnik odchodzenia klientów na jak najniższym poziomie, tak? Bo jeżeli klient zdobyty raz w gastronomii jest drogi, ale utrzymanie go jest bardzo tanie, tak? To jest myślę, że 10 do 1 mniej więcej, tak? Więc zdobyć klienta to kosztuje 10 zł, powiedzmy 40 zł, 50 zł zdobyć jednego klienta może kosztować, ale jego utrzymanie to już będzie koszt rzędu pewnie no 2-3 Ja mam bardzo fajny sposób na utrzymanie takiego klienta. Bardzo tani. Słucham. To 10 groszy od zamówienia kosztuje. Wiesz jaki? No, balonik. Dawaj. No bo kto nie ucieszyłby się z balonika, tak? I wiesz, jak jest rodzina, dzieci, to wiadomo, że jak z tej pizzerii przyjdzie pizza, to będzie balonik. Proste. No coś w tym jest, wiesz. No są takie fajne rzeczy, które można właśnie wymyślać. No inaczej, gastronomia to jest świetne miejsce do popisu zdolności marketingowych i PR-owych. Po prostu tam to można wykazać się na pełnej linii. Co wymyślisz po prostu, że to będzie innowacyjne, fajne, nowe, świeże, właśnie takie pobudzające klienta do tej interakcji, no to jesteś po prostu na dobrej drodze, tak? Ale to w sumie, wiesz, to nie wiem, czy tutaj jest też pole do wymyślania, no bo tutaj marketing knajpowy jest chyba bardzo dobrze wymarketingowany, wystarczy iść do jakichś większych sieciówek i tak jest w tych McDonaldach i tego typu, no musi być jakiś Happy Meal z zabawką dla dziecka, tak? Chociażby, a mało knajp stosuje coś takiego, że dla dzieci jest coś oddzielnego z jakimś balonikiem. No, słuszna. Natomiast widzisz, no tutaj McDonald's, to jest też ciekawy przykład w ogóle gastronomii, on wygrał na rynku szybkością, no bo naprawdę McDonald's jest szybkim jedzeniem, tak, powtarzalnym niesamowicie, czyli te cechy, o których cały czas rozmawiamy, nie? Mi się podoba w McDonald'sie, że nawet jak jest ta kanapka załadowana w papier, to zawsze jest w ten sam sposób... Jak otwierasz tą kanapkę, tak, to jest ten sam sposób, ale nie tylko, bo ser tam mają kwadratowy na tym cheeseburgerze, to zawsze ten ser jest, zauważ, pod tym samym kątem w stosunku do otwieranej kanapki. No po prostu to jest fenomenalne. Tak, McDonald's, szybki czas podania, bardzo sprocesowana firma. Tam właściwie no, można każdego nauczyć jednej procedury, jednego procesu, tak? No wiesz, ktoś nakłada kotlety, ktoś, że tak powiem, kompletuje zamówienia, tak? Więc jest bardzo, bardzo fajnie sprocesowany i szybki, nie? Więc to jest jakby też jego sukces, moim zdaniem, na rynku. No oczywiście tam finansowy sukces zawdzięczał czemu innemu, tak ostatecznie. Ale czekaj, zasłonię się z tym światełkiem. No ale to jest jakby coś, dlaczego wygrał na rynku wśród klientów, czyli ta szybkość, cena i powtarzalność. No i też te miejsca drive-thru, że z samochodu możesz zamówić, a wiele tego typu inicjatyw powinno być, nie wiem, w Stanach to jest strasznie, strasznie popularne, bankomaty drive-thru, apteki drive-thru, wszystko drive-thru, no bo no, sam proces zaparkowania, wyjścia z samochodu, dojścia jest straszny niekiedy, a tak to można sobie wszystko po drodze załatwić. Nawet ciekawe rozwiązanie gdzieś w metrze w Azji widziałem, że jak stoisz na stacji metra, no to musisz te 3-5 minut poczekać na pociąg. Więc jest za szybą trochę produktów na różnych półkach i przy każdej jest jakiś QR kod i sobie możesz robić zdjęcia, jakąś apkę masz, robisz sobie zdjęcia tego, co chcesz kupić, tylko żeby na zdjęciu był ten QR kod, tak? W tej aplikacji, jaką sobie ściągasz i wybierasz stację metra, na której będziesz wychodził. I w momencie, kiedy jedziesz, to ci ktoś na tej stacji metra już te produkty spakuje i będzie na ciebie, wiesz, tylko sobie idziesz, pokazujesz tam jak pewnie jakiś kod czy coś takiego, oni ci dają siatkę już spakowane, co tam jest i płatność kartą kredytową dawno załatwiona i taki piękny automat, więc na szybkości można tutaj zrobić rzeczy, nie? Dokładnie. Myślę, że szybkość to jest właśnie przyszłość tej branży, tak? Jeżeli będziemy dostarczać szybko i powtarzalnie i dobrej jakości, to już naprawdę można na rynku zwojować.
a nie drukarki do jedzenia i automaty, które robią pizzę, bo też mamy w Asbiro jednego człowieka, który kupił automat do robienia pizzy, czyli stawiasz go gdzieś jak maszynę wendingową i on jest taki przeszklony i tam po prostu widać, jak takie macki wyjmują trochę sera, kładą gdzieś tam coś, tam coś, tam i takie małe pizze się tak szybko pieką w kilka minut. Tak, to jest też to widziałem. Powiem ci, takim drugim właśnie pomysłem na to, żeby zrobić fajną gastronomię, to jest zrobić po prostu roboty, które będą produkowały pizzę na przykład i zamówienia będą całkowicie automatyczne, tak, wyeliminowanie czynnika ludzkiego. W ogóle takim moim marzeniem jest niestety albo stety wyeliminować czynnik ludzki w pracy, jakim jest gastronomia. Tak, powstają teraz fajne roboty, które na przykład Flipper się nazywa i on jest w stanie sam robić burgery. Po prostu ma grill, ma czujniki, ma jakieś tam kamery i sobie jest w stanie tego burgera obracać, wybrać mu stopień wysmażenia, dobrać składniki, tak, i wydać ten posiłek. Człowiek jest tylko potrzebny tam, żeby po prostu skontrolować, czy tam coś się nie przesunęło mu za bardzo. No, czyli można byłoby zautomatyzować więcej niż tylko zamawianie w McDonaldzie. Tak, to zamawianie i produkcja. To po prostu to byłoby moje marzenie, gdybym wiedział, że mam nieograniczone środki finansowe i mogę zrobić coś fajnego dla świata w związku z jedzeniem, to zrobiłbym automatyzację jedzenia, w sensie procesu tego całego, nie? Wyeliminował czynnik ludzki, bo powiem ci, że zraziłem się do gastronomii, do całego tego, znaczy zraziłem, no, przestał mnie bawić ten biznes tak bardzo jak na początku, z racji po prostu przez ludzi, którymi trzeba zarządzać, których trzeba rekrutować, to jest ogromna rotacja. Trzeba non-stop być, że tak powiem, przygotowanym na to, że ci połowa ekipy może nie przyjść do pracy. Trzeba być non-stop przygotowanym na to, że ktoś ci może oszukać to bardzo mocno. Mieliśmy też taką historię człowieka, który się okazał, no niestety, chory psychicznie i no prawie nam położył pizzerię, bo nagrywał sobie jakieś tam sytuacje, które były w kuchni, gdzieś korzystał z tego i w ten sposób funkcjonował. I potem nas straszył różnymi organami, policją, były z sanepidu jakieś kontrole, były kontrole z Urzędu Skarbowego, nawet z Urzędu Celnego, tak, to po prostu jego donosy były za każdym razem jakby... Kontrole z Urzędu Celnego w pizzerii? No, co, przemycałeś tak, ser z Ukrainy, czy jak? No bo teoretycznie samochodem służbowym przewoziłem Ukraińców. Taki donos złożył, że woziłem samochodem Ukraińców. Tym samochodem konkretnym były zamontowane fotele i woziłem ludzi przez granicę, tak? I oni to muszą zweryfikować. I to jest po prostu niesamowite, jak urzędy po prostu potrafią wejść. Oczywiście tam nic się wyjaśniło ostatecznie, wiadomo, na moją korzyść, ale sam fakt jakichś tam nerwów, spędzania na tym czasu, wyjaśnień, tak? No, oddawania jakichś samochodów do ekspertyzy, tak? No, to po prostu jakaś masakra, nie? I popatrz, najgorsze jest to, że system takich ludzi nie karze, którzy zgłaszają fałszywe jakieś zawiadomienia masowo, tak? Przecież to powinno być tak, że albo ty jesteś winny, no to cię skazać, a jeżeli ta druga strona kłamie, to powinna mieć nawet podobną karę, jaka tobie groziła, o co cię oskarżała, jeżeli to było doniesienie z premedytacją, że to nie jest, że wydaje mi się, że mogło tak być i że miał jakieś poszlaki, tak? I tak czyli co, kontrolę i różne rzeczy przeżywałeś. Tak, więc to ten pracownik akurat zjadł mi sporo nerwów, bo wiesz co, no tak, no szczerze powiedziawszy, akurat on tak niesamowicie zmanipulował mną, że ja nawet, słuchaj, nie miałem jego danych z dowodu osobistego, nie miałem z nim żadnej umowy, on tak się wykręcał od tego dania, od podpisania, a potrzebny był na gwałt kucharz, nie pracował u nas i potem oczywiście też to wyciągał i tam wniósł na policję właśnie, że jest tam z artykułu z kodeksu karnego, że ja tam celowo nie płaciłem ZUS-u. Nie pamiętam tego zapisu, ale parafrazując, że jak celowo unikasz płacenia składek ZUS i jakby zatrudnienia pracownika, no to podlegasz karze tam normalnie z kodeksu karnego, tak? Więc też mi się tam troszkę, może nie tyle, że tam, no ciepło wiadomo zrobiło, bo szkoda, że tak powiem być karanym, tym bardziej, że jakieś tam pozwolenie na broń się ma i tak dalej, to jest zawsze niefajnie jest widnieć później w jakichś tam wyrokach.
No więc troszkę ten człowiek mi zjadł nerwów i faktycznie takie rzeczy też się zdarzają. No, w historii gastronomii po prostu opowiadać można co wieczór coś nowego, coś, co się może wydarzyć. No dzisiaj, historia z dzisiaj. Co prawda już nie jestem w pizzerii, no, ale pękła rura zalała całą pizzerię. Nie? To jest z dzisiaj, tak? No, lodówki się też jakoś nagminnie psują, nawet dobre, tak? Wystarczy, że jest trochę cieplej na dworzu, jest dlaczego trochę więcej towaru. Dlaczego się psują lodówki? No, mi się w domu żadna lodówka jeszcze w życiu nie popsuła. A co, dlaczego się w gastronomii nagle mają psuć? Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu te urządzenia są przeciążone, jakby niedobrane odpowiednio, no może te najdroższe lodówki, które są jakoś tam już faktycznie premium, no to może one się nie psują, ale jak już obracasz się w lodówkach, które kosztują, nie wiem, taka większa lodówka 5-6 tysięcy złotych, no to taka lodówka potrafi się zepsuć, bo jest moim zdaniem przeciążona, jest bardzo duża, ma bardzo dużą pojemność, rzuci tam dużo towaru, ten agregat musi chodzić całą noc, żeby schłodzić to wszystko. No to jest też przeciążone, tak? I to jest chyba powód takich rzeczy, nie? Że to, a wiesz, teraz zepsuje się lodówka, to jesteś w plecy o towar. No niestety, to tak jestem jak, na tyle... Tak jak w Afryce kupiliśmy taczki heavy duty, na najmocniejsze taczki, jakie były, popsuły się po 3 dniach wożenia cementu i wszystkie w tym samym miejscu po prostu się złamały, rączki się ułamały, tak? Bo stal nie wytrzymał. No właśnie. I to jest też taki wniosek, że nie warto. Znaczy, to akurat kupujesz Heavy Duty, więc powinien teoretycznie być przystosowany, nie? Ale to jest. Musieliśmy spawać jej po 3 dniach na budowie. No, to tak. No, no, tylko powiem ci, niby jakość sprzętu jest szalenie ważna, tak? Nieważna jest cena, jakby, bo cena, wiadomo, nie zawsze weryfikuje jakość, ale jakość sprzętu do pracy i narzędzia do pracy są szalenie ważne, żeby biznes chodził fajnie, tak, i chodził w sposób dla pracownika dobry, dla pracodawcy dobry, tak, są rzeczy, które są niesamowicie ważne, no, dobra torba do pizzy, tak, dobry nóż do pizzy, no i takie drobne elementy, ale powodują, że albo się frustrujesz, bo coś się pizzę nie kroi nóż, albo kupujesz dobry nóż, który kroi pizzę szybko, łatwo i przyjemnie, nikt się nie denerwuje, a klient dostaje dobrze pokrojoną pizzę, nie? Dokładnie. Więc to... Tak jest. No ale co? Pizzeria działa, funkcjonuje, ale już 2 podejścia do pizzerii i jednak deweloperka, jednak nieruchomości, jednak najem, jednak tego typu działalność gdzieś tam dalej ciągnie. Tak. Tak, co ciągnie mnie cały czas do rozwijania biznesu w skalę jakoś i to jest jakby zawsze moje marzenie, że kiedyś osiągnę jakiś biznes skalowalny i go sprzedam i będę z tego bardzo dumny i tak dalej. Natomiast tak, znaczy ja to zrobię. A czemu nie otworzyć biznesu i prowadzić go 20, 30, 40 lat i przekazać dzieciom? I przez tyle lat znowu się głos stracił. Nic jeszcze nie słyszę. Jeszcze nic. O, już wróciło. Wiesz, mikrofon co jakiś czas się włącza. 40, wiesz, 20, 30, 40 lat zabawy w tym biznesie, czerpania przyjemności z niego, potem przekazania dzieciom. Są to chyba kwestia po prostu serca i tego, czego mi serce podpowiada i jest to jest też takiego, to jest takie pewne pragnienie, które będę chciał spełnić, ale też rozsądek każe mi najpierw zbudować dobrą bazę, żeby moja rodzina się o nic nie musiała martwić, wiesz, bo priorytetem jest dla mnie rodzina, dzieci, żona. Dlatego jest prawie północ i rozmawiamy i widzę cię na budowie, prawda? Tak, ale to... No, dobra, dygresując. Ta ważność tej rodziny, ważność tego, żeby to wszystko było poukładane, stwierdziłem, że jak zbudujemy portfel nieruchomości, który da nam pewien dochód comiesięczny przy minimalnej ilości pracy naszej, a obsługi pracowników, które łatwo jest nauczyć tę obsługę, wiesz, jak sprocesujemy dobrze płatności, sprocesujemy dobrze windykację, weryfikację najemców, co sobie już tam robimy od jakiegoś czasu, no ten biznes jest naprawdę bardzo mało angażujący czasowo, a pozwala generować bardzo fajne przychody. Tylko wymaga kapitału. Jeszcze raz? Tylko wymaga kapitału. Wymaga kapitału albo sprytu, wiesz? Bo ja ci podam przykład teraz, możemy o nieruchomościach chwilkę? Czy... Może, pewnie, dlaczego nie? To super, bo teraz to jest mój nowy konik, więc tutaj będę się mógł zawsze pochwalić. Jest ono przykład ostatnich naszych 2 nieruchomości. Wynająłem mieszkanie od kobiety, która ma takie mieszkanie w stanie, nazywam to Granat Plus, tak? Czyli tylko wrzucić granat i od nowa wszystko tam ułożyć, nie?
No i zaczęliśmy rozmawiać o wynajmie. Ja to miałem tam w głowie sobie, że zrobię tam hotel pracowniczy, bo mieszkanie było w fatalnym stanie, ale taki na hotel 10-osobowy by się nadało. No i zaczęliśmy rozmowy, że w sumie mogę to wynająć, że też mogę to wyremontować, ale potrzebuję zwolnienia z czynszu, bo jednak ten remont będzie też kosztował, a nie chciałbym ponosić go z własnej kieszeni. No i tak negocjowaliśmy, aż w końcu ostatecznie, uwaga, wynegocjowałem 3 lata zwolnienia z czynszu, a umowę na 5 lat. No to całkiem ładnie. Tak, więc mam przez 3 lata darmową nieruchomość, z której teraz wyciągamy trójkę miesięcznie, tak? No bo tam mieszka 10 osób po 300-350 zł za osobę. To jest bardzo tanio, więc udaje nam się to wynająć. To ostatnio rozmawiałem z Mikołajem, który też jakieś 50 pokoi takich pracowniczych robi, bo ma jakąś tam halę, ale przepisy mu zabroniły w niektórych pokojach, bo tam jest jakieś ograniczone, że ileś łóżek może być na metr kwadratowy w stosunku do okna, coś tam, jakieś są takie dziwne przepisy, ale przepisy wcale nie mówiły, czy łóżka są piętrowe, czy nie, więc wstawił piętrowe. Dokładnie, więc tam przepisy są faktycznie, tam generalnie chodzi głównie o wentylację, po prostu do światła, wentylacji, tak, i to jest jakby najważniejsza sprawa, więc to w mieszkaniu jest zapewnione, bo jak my dzielimy na pokoje, to tak, żeby zawsze któreś okno było uchylne, tak, więc tak, więc, tak to działa. No i to jest też, i bez kasy, słuchaj, no ja tam włożyłem, czy bez kasy, no dobra, kaucja wynosiła 1200 zł i zarabiał na tym trójkę miesięcznie. No dobrze, miesiąc, ale wiesz, to nadal są usługi. Taki tak, podnajem, tylko... bo to się podnajem nazywa tak profesjonalnie, to są nadal usługi, to nie jest biznes nieruchomościowy, który de facto polega na posiadaniu jakiegoś kapitału, czyli posiadam tą nieruchomość i na tym zarabiam. I w tym podnajmie zawsze tym inwestorem jest ten właściciel nieruchomości i wiesz, nawet jeżeli ceny nieruchomości pójdą w górę, to po prostu będzie trzeba więcej płacić temu właścicielowi. I to jest, wiesz, zawsze zyskowność firm podnajmujących, tak, to się sprowadza właśnie do tylko i wyłącznie do usług, do obsługi, czyli gdzieś tam zawsze dąży do zera, znaczy nie do zera, do średniej dąży, tak, że nie masz tego plusu, jak nieruchomości pójdą dwa razy do góry, no to ty nadal będziesz tyle samo zarabiał, no bo po prostu marża dąży do średniej, tak? Zgadza się. Wiesz co, jeżeli chodzi o to stwierdzenie, faktycznie to są usługi, ale one wymagają, powiedzmy, ja to nazywam 10% usługa, a 90% jakaś tam inwestycja i nauka tej inwestycji później na własnych nieruchomościach, tak? Więc to jakby też taka pewna droga, no która tak, pozwala po prostu nauczyć się... Na pewno wymaga wyższego, że tak powiem, kapitału na wejściu. Jest wyższa bariera w taki podnajem niż w gastronomii, bo w gastronomii to chyba przeważnie jest bariera wejścia, no, sprzęt, tak? Czyli czysty kapitał, a w podnajmie no to jednak jest... Sprzęt i kaszkaucja. Tak, a w podnajmie no to jednak... Kapitał ok, ale wiedza, czyli ten kapitał wiedzy tego, co robić, jak robić, tutaj jest dużo większy, a to jest trudniejszy do zdobycia kapitał. Zgadza się i wiesz co, i to mi pasuje, bo to jest coś, co jakoś nam zaczęło bardzo fajnie wychodzić. No my, ja, Jacek, tam i Filip jeszcze, z Filipem też pewnie rozmawiałeś tam niedawno. Tak. Zaczęliśmy robić to we trójkę, wykorzystujemy każdy swoje zdolności, tak? No ja dosyć jestem dobry w pozyskiwaniu tych nieruchomości. Jacek jest niesamowity w pomysłach na te nieruchomości, jak je podzielić, żeby na nich zarobić po prostu razy 6 to co właściciel, tak? Nawet takie mamy przebitki. A Filip jest od tego, żeby to obsłużyć wszystko, nie? Ja was znam troszeczkę z innej strony, czyli każdy do tego biznesu wrzuca w tym, co jest najlepszy. Jacek robi okna, ty robisz pizzę, a Filip jeździ konno, tak? I każdy wrzuca to, co jest najlepsze do biznesu. Tak, i to jest tak, to też właśnie teraz, będziemy teraz podnajmować stajnie, bo Filip dalej chce te konie tam ciągnąć, kocha to robić i faktycznie mu to dobrze wychodzi, tak. Więc teraz będziemy szukać gospodarstwa, żeby podnająć je na stajnie i zrobić też dla niego fajne miejsce do rozwijania się. Ale to by był case w ogóle, którym chyba całe środowisko nieruchomościowe by się cieszyło, no bo podnajem, wynajmujesz mieszkanie i dzielisz na boksy, czyli na pokoje, tak? A tutaj kupujesz stajnie i podnajmujesz stajnie i dzielisz. To jest po prostu...
Fenomenalne, tak. No my, właśnie, taki mały plan, to jest taki nasz mały plan, że podnająć dosłownie właśnie gospodarstwo lub stajnie, tak ją podzielić, wynająć boksy dla koni, które też są wysoko bezobsługowe, wystarczy jeden pracownik, który nakarmi te konie i zmieni im tylko, że tak powiem, to posłanie. A wyprowadzanie na spacery tych koni to co, to już we właściciela? Tak, właściciel lub zatrudniają sobie ludzi, którzy to robią, tak, często stajnie tego nie robią, nawet bardzo często, nie? Więc okay. To takie jest zdanie przynajmniej Filipa, więc ufam mu w tym względzie, myślę, że tak to wygląda, więc spróbujemy podnajeć to stajnie, jak się uda, na pewno o tym opowiemy. No i to jest jakby teraz ten biznes, na którym po prostu wiem, że jak zbuduję fajny portfel, a już zaczyna to dobrze funkcjonować, to po prostu ten czas dla rodziny, czas dla dzieci, będę mógł więcej poświęcić im czasu, a te takie dążenie do zrobienia biznesu to już będzie czysta przyjemność, wiesz, bo ja lubię tą kreatywną część biznesu, lubię to jakby tworzenie i wymyślanie, tak? Wykonawstwo to nie jest moja mocna strona, w sensie utrzymanie pewnego ciągu pracy, tak? Jakiegoś odtwarzania, natomiast jak już wiem, że mam zapewnione jakby pieniądze z tego portfela, to ci się to pracować nie chce. Nie, to ci się wtedy pracować nie chce, tylko byś brał ciągle dzieci na jakieś wycieczki, rozmawiał z nimi, wiesz, pomyślisz o edukacji domowej zaraz, jak się dorobisz i tak dalej, i tak dalej. No moja żona już tak właśnie myśli, no. I bardzo dobrze. W ogóle chyba 4 osoby, z którymi prowadzę teraz audycję pod rząd, będą wchodzić w edukację domową. Już się dorobili czegoś, co ma ręce i nogi, czyli już mają ten produkt edukacji domowej, ale ten produkt musi dojrzeć do tych 6-7 lat i musimy w Asbiro chyba jakieś takie małe stowarzyszenie rodzin edukujących dzieci w domu założyć, tak, bo mam wrażenie, że będzie bomba taka edukacji domowej, przynajmniej w naszym środowisku i coś tak, musimy z tym zrobić. Tak, potrzeba jest na pewno, potrzeba jest ogromna. Dokładnie, dokładnie. No to co, Adrianie, nie pozostaje mi nic innego, tylko podziękować za audycję i co, będę w Warszawie, no to muszę się wreszcie tam do was przejść. No koniecznie, w ogóle zapraszam, tak, jak najbardziej. Przychodź, kiedy tylko masz ochotę, oczywiście zapraszam też wszystkich, którzy nas jeszcze nie spróbowali, no na to, żeby spróbowali, zobaczyli, jak to się smakuje. 5 centymetrów sera? Jeszcze raz? Mówię, że reklamuję, że 5 centymetrów sera, tak, to jest... No tak, 5 centymetrów sera, dokładnie, więc koniecznie trzeba tego spróbować. Big Adriano, wejdźcie sobie na naszego Facebooka, tak, zobaczcie, jak to wygląda, poczytajcie opinie, bo tych opinii jest sporo, to jest dużo pozytywnych, więc myślę, że można się oprzeć na tym. A właśnie, to co tak w biznesie gastronomicznym jest szalenie ważne, to szalenie ważne są teraz opinie. Po prostu jest jakiś szał na to, żeby szukać gastronomii po tym, ile ma opinii, jakie są jakościowe te opinie, jak co w nich się, tak, że tak powiem, zawiera. I szalenie ważne jest to, żeby odpisywać na te negatywne opinie i je rozwiązywać. To jest po prostu niesamowicie. A potem usunąć. Znowu dźwięk zniknął już na koniec. O, poprawił się już się poprawił. No, a potem opinie złe usunąć, żeby nie było widać, że to... Jakby się dało, to chętnie było osobą niektóre. Nie, ten internet! Nie, dobrze, słuchaj, no pewnie, że tak. Dopóki te opinie są prawdziwe, to jest wszystko w porządku, nie? No ale to wiesz, na wszystkim można zrobić biznes. No, można zrobić biznes na tym, żeby sobie założyć grupkę osób, które będą wystawiały opinie i sprzedawać to restauracjom, a restauracje to bardzo chętnie kupią takie opinie, nie? Tylko, że to jest, no jest jaki jest. To by był ciekawy biznes. Powiem ci, że bardzo ciekawy. Ja bym był w stanie zapłacić za na przykład opinię między 5 a 10 zł. Więc tylko żeby one były tak regularnie, co tydzień nowa jedna, tak? Albo na przykład bardziej pakiet setki w miesiąc, albo w tydzień. Nie, na przykład 100 opinii za 500 zł. Zmięciutko biorę po prostu w ciemno. Serio? I to jest aż taka duża, że tak powiem, duży wpływ? Ogromny. Ja bym powiedział, że to jest jedna z teraz najmocniejszych części pozyskiwania klientów, wiesz, bo Google Maps masz na przykład bardzo fajnie teraz klikać restauracje w mojej okolicy, tak? I tam segregujesz sobie po otwarciu, po ilości opinii, po ocenach
I powiem ci, że z tego mam wrażenie, tak empirycznie, że z tego po prostu bardzo dużo osób korzysta, nie? Co nie słyszę, a ta restauracja ma 4,4 gwiazdki, a tam ma 4,8, to idziemy tam, nie? Wiesz, a tam ma 3,9, to nie idziemy. I wiesz, mi się wydaje, że to jest bardzo szalenie ważne, więc jak ktoś by sprzedawał takie opinie, powiem ci, że ja serio byłbym w stanie zapłacić za 100 opinii do 1000 zł. Albo jakby ktoś zrobił jakieś badania, czy to ma wpływ? No jakbyśmy mieli to w ogóle jeszcze zbadane i jakiś... A nie no, robisz jakichś też... badań nowych klientów, skąd się od nas dowiedzieliście? Wiesz co, nie jest to zebrane w bazę, oczywiście pytamy, nie jest to zebrane w sposób taki, żebyśmy mogli powiedzieć, że tak na pewno jest. U nas jest bardzo dużo poleceń i bardzo dużo marketingu facebookowego, tak bardzo dużo. I to jest faktycznie coś, że ludzie, a widziałem waszą pizzę, już 3 miesiące miałem męczyć, aż w końcu przyszedłem, nie? I potem został się zadowolony, nie? Męczycie mnie, ale to męczenie im się podoba, bo po prostu w końcu trafiają do nas i zjadają tą pizzę, nie? Czyli, mówisz, że męczycie, czyli jak, Facebookiem? Męczymy Facebookiem reklamą. Serio? Po prostu, serio. Pizzę sprzedawać przez reklamę facebookową, czyli co, w promieniu kilometra od waszego lokalu, tak? I to się wyświetla ludziom. Wyświetla się, wiesz, jak ktoś ciągnie pizzę, nie? My tam robiliśmy fajne jakieś filmiki sobie, na przykład dlaczego naszą pizzę trzeba czekać tak długo, jest taki fajny, prześmiewczy film, że tu pizzę tak pu-pu-pu robimy w 30 sekund, w ogóle jest super, rzucamy ją do pieca, nie? A potem taki zegarek, nie? 40 minut i potem, wiesz, z piskiem opon jedziemy do klienta. No robiliśmy takie fajne akcje marketingowe, które powodowały, że ludzie nas bardzo pozytywnie odbierają, wiesz. Wydaje mi się, że my zawdzięczamy, bo to można powiedzieć sukces, bo w tej lokalizacji to jest sukces na pewno, że ta pizzeria działa dzięki temu marketingowi facebookowemu, wiesz, a to już moja żona jest w tym specjalistką, ona robi tylko naszą pizzerię, bo ją czuje i kocha, bo to jednak jest jakiś tam nasz biznes zawsze i dopóki funkcjonuje, to jest nasz. Tylko gdzieś go skopiować na inne miasta, tak? No nie wiem, jak ktoś ma pizzerię, niech się kontaktuje z Adrianem. Słuchaj, no bo ale jak macie procedury sprzedaży, to co za różnica ustawić też te reklamy, nie wiem, w Bydgoszczu, czy w Krakowie, czy nie wiem, w Zielonej Górze i jak skoro te filmiki są już zrobione, no to wiesz, no to... Powiem ci, nie kuś, bo właśnie to jest w gastronomii straszne, że to zawsze trochę człowieka ciągnie, przynajmniej mnie, tak, no bo to jest taka branża, którą bardzo, bardzo lubię, cenię sobie i patrzę zawsze z radością serca, jak się rozwijają fajne punkty i są tworzone, ale powiem ci, wiesz, taki mam też jeszcze wniosek o gastronomii, że zauważyłem, że najlepiej zarabiają gastronomie, które są prowadzone przez rodziny. Wiesz? Mam bo nie trzeba płacić dzieciom, jest darmowa siła robocza. Też na pewno jest jakieś to rozwiązanie, ale wiesz, cały zysk idzie przez dla pensji oczywiście pracowników, czyli samych siebie, plus zysk się korzysta z zysku bezpośrednio. I jakoś te włożone serce w te knajpy jest zawsze większe niż przez pracowników i tak dramatycznie większe. Mam taki... Tak, przykładów można po prostu tutaj mnożyć dużo. I te biznesy oczywiście są fajnym miejscem zatrudnienia samego siebie i tworzenia sobie tego życia takiego właśnie... To już jest taki po prostu styl życia, nie? Trzeba go kochać i lubić. I to ma wtedy sens, zarabianie wtedy w ten sposób. Uważam, że ma sens. Ale ja zawsze chciałem robić bardziej biznes niż tworzyć sobie miejsce. Nie, w którym chciałbym pracować czy robić. Więc no, tak to wygląda teraz u mnie. No to nie pozostaje mi nic innego, tylko powodzenia życzyć i chcę mieć sieciówkę u mnie w Jędrzejowie też twoją. Dobra, przyjedź, spróbuj, jak się będzie smakowało, chętnie ci pomogę otworzyć. Jak nie chcesz mieć czasu dla rodziny i dla dzieci, to słuchaj, jestem otwarty ci pomóc. No. O właśnie, jak ktoś ma zołzę żonę i głupie dzieci, tak takie niegrzeczne, niewychowane, no bo już się drugi raz nie wychowa, niestety, tak? No to, a nie chce wprost powiedzieć, że chce się rozwieść, no to niech założy gastronomię i żona w końcu sama dojdzie do tego, że zostawi. Dobra. Kamilu, będę powolutku też kończył. Adrianie, dziękuję za rozmowę. I co, powodzenia życzę i widzimy się pewnie gdzieś tam niedługo. No, widzimy się na Business Campie, z tego co wiem. Mamy tam się zobaczyć, mam tam coś opowiedzieć. Właśnie myślę, na który temat opowiedzieć. Na temat gastronomii, czy opowiedzieć może na temat
tego, jaką mam wizję biznesu i tego, co teraz robię, nie? Biznes Camp w Bieszczadach się spotykamy w tym roku w wakacje. 9 dni bodajże trwa i są od rana do wieczora wykłady, potem są ogniska, piwa i tak dalej, czyli taki tak kurs za awans, kurs podstawowy nasz, czyli to samo, co jest na kursie podstawowym, tylko w pigułce, nie, że jest co miesiąc jeden weekend, tylko 9 dni od rana do wieczora sobie siedzimy. Adrian przywiezie pizzę, więc będzie trochę zimna, bo to trochę z daleka będzie. Ale odżyjemy. Dokładnie, więc jak nie macie pomysłu na wakacje, to zapraszamy do nas, więc można z całymi rodzinami przyjechać. Będą nasze azbiraki, będzie animatorka, będą tak, one ja robić, będą takie firmy będą sztuczne robić, znaczy takie dziecięce, będą produkty będą sprzedawać, będą się bawić w plakaty marketingowe. Super. Więc całe takie różne. I co będzie? I będziemy wytapiać pieniądze. Każdy, i to jest jeszcze niepewne, bo ja się ostatnio bawiłem z córką, puszki, jakieś 500 puszek po piwie żeśmy zebrali, stopiliśmy i wylaliśmy z tego różne zwierzątka z aluminium i było ciekawie, więc myślę zabrać ten piecyk i będziemy robić różne ciekawe pieniążki. Adrianie, jeszcze raz dzięki za rozmowę, powodzenia, wszystkiego dobrego. Bardzo. Widzimy się na żywo, to jakoś z większą werbą. Powiem ci, dzisiaj jestem tak niewyspany, że po prostu po maksie. Ja mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy sobie nie raz. Będziemy. Biznes Camp. Wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć, trzymaj się.